Cześć w temat wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony PelMinecraft.pl, a dziś pokażę Wam, jak instalować mody na wersję Minecrafta 1.6.1 i jego wyższe przyszłe odpowiedniki. Słuchajcie, sposób instalacji modów się zmienił, zatem ja jako gość, który wiecie, dla Was tam mody często pokazuje, chcę Wam pokazać, jak je instalować, ponieważ formuła tej instalacji się zmieniła. Także pierwszym krokiem, który jest ważny przy instalacji, wpisujemy jak zwykle %up data procent. Następnie odszukujemy folder .minecraft, no i tu nowa rzecz, folder wersje. Wchodzimy do niego i tu stworzyły się foldery na wersjach, których ja już wcześniej grałem. Grałem na wersji 1.5.2 i 1.6.1. Co ważne, musicie wcześniej zagrać na 1.6.1, żeby mody w ogóle zainstalować, bo jeżeli jeszcze wcześniej na tej wersji nie graliście, ten folder Wam się nie stworzy. Zatem, jeżeli on już się stworzył, tu mamy dwa pliki. Te dwa pliki trzeba skopiować. Co ważne, i słuchajcie, teraz tworzymy sobie tutaj nowy folder w tych wersjach, który można nazwać 1.6.1.ml. Nazwa oczywiście może być inna, ja sobie ustaliłem taką. Ten folder otwieramy i te dwa pliki, które wcześniej skopiowałem, tutaj sobie wrzucam. I teraz kolejny bardzo ważny etap. Te pliki trzeba zedytować, ponownie dopisać to ml. Czyli dokładnie musimy nadać taką samą nazwę, jak folderowi, w którym te pliki się znajdują, co możecie tutaj zauważyć. Teraz, ten plik, który docelowo nie jest otwierany notatnikiem, musicie sobie tak zrobić, żeby otworzyć go notatnikiem. Ja już to zrobiłem, folder otwieram i tu w zakładce ID również dopisujemy ml. Plik nadpisujemy, a samo okienko zamykamy. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby teraz otworzyć ten plik minecraftowy, który jak widzicie tutaj mi się wyświetlił. Następnie usuwamy stąd folder metainf, czyli klasyk w instalacji modów. To okienko dam sobie na chwilę na bok i otworzę mod loadera, który już się pojawił, słuchajcie, na najnowszą wersję. Mod loader jest, także wszystkie pliki z mod loadera kopiujemy. Można to zrobić za pomocą Ctrl-A, żeby nieco przyspieszyć kopiowanie. Wszystko wrzucamy, pliki nadpisujemy, mod loadera można zamknąć, jak i również to okienko z Minecraftem. Teraz kolejnym krokiem, kolejnym z kroków jest otworzenie nowego launchera minecraftowego, do którego link będzie w opisie, jeżeli ktoś go jeszcze nie pobrał. Niech to się wszystko wczyta i zaraz powiem Wam, co dalej tutaj robimy. Dobra, fajnie się wszystko wczytało. Jak widzicie, tutaj stworzyłem sobie nowy profil, specjalnie po to, żeby Wam pokazać instalację. Jak widzicie tu, profil można sobie zedytować. Tak się on nazywa i tutaj mamy foldery, na których chcemy grać. Możemy grać na zwykłym 1.6.1 albo na tym 1.6.1.ml, który sobie tutaj stworzyłem. Wybierzmy zatem ten folder, zapiszmy profil. Jak widzicie, ta wersja nam się tutaj wyświetliła. Klikamy play. Teraz nasz Minecraft się otworzy z tym mod loaderem. Dajmy temu Minecraftowi chwilę. Nie wiem, z 3-4 sekundy. No i grę możemy na chwilę zamknąć. Następnie zminimalizujmy sobie tego launchera. I w naszym folderze, tym, który wcześniej stworzyliśmy, właśnie tym, pojawiły się dwa nowe foldery. No i teraz tutaj jest folder mod, do którego wrzucimy naszego testowego moda, jakim jest Recipe Book, czyli książeczka, która pokazuje nam, jak co po prostu stworzyć. Tego moda sobie tutaj wrzucę. Jest już w tych wszystkich folderach. No i teraz ponownie przechodzimy do naszego launchera, klikamy play, wszystko się ładuje, Minecraft się odpala i zaraz zobaczę, czy poprawnie moda rzeczywiście zainstalowałem. Otworzył się mój świat i odszukajmy sobie tutaj Recipe Book. Recipe Book jest, jak widzicie, jest to przedmiot z modyfikacji, no i zawiera on wszystkie receptury craftingu. Zatem przyszłe jakby prezentacje modów będą niedługo. Podstawową rzeczą było dla mnie to, żeby Wam w ogóle przekazać, jakie się instaluje. Zatem jeżeli poradnik był pomocny, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, fajnie jakbyście dali również ulubione, co by mnie na pewno zmotywowało. No i cóż, myślę, że poradnik był w miarę zrozumiały. No i liczę na to, że każdy teraz mody będzie mógł sobie instalować wedle własnego życzenia. Zatem to było tyle na dziś. Ponadto wydaje mi się, że zamiast mod loadera możecie użyć Minecraft Forge i instalujecie go w taki sam sposób. Reszta no to już czysta filozofia. Zatem dzięki za oglądanie. To tyle. Trzymajcie się, cześć. No i do usłyszenia.